Cześć, witajcie, z tej strony Makasolec, a ja witam was w FIFA 16 z Mister Adamu 15. Cześć, cześć, witajcie. I zaczynamy Euro. Zaczynamy Euro, jak widzicie, biało-czerwone tutaj stroje nasze. Polski skład, Polska, Irlandia. No ciekawe, jak to się, co to się wydarzy, to ja nie jestem pewien, czy nasi dadzą radę, ale trzeba wierzyć. Dawno w FIFA nie graliśmy, już jestem u siebie w domku, jak widzicie. Już się zaczyna, wolę, już nie będzie hakował. U mnie będziemy dzisiaj grali właśnie z takimi składami Polski najczęściej, a u Adama, zapraszam, będziemy właśnie grali i tutaj będzie podanie, a i już nasi chcieli szybko zacząć ten mecz. Wysoki pressing, powiem wam, dzisiaj cały dzień spędziłem nad oglądaniem Euro, 3 mecze. No na razie grupy, no te zespoły, które miały powygrywać, powygrywały. No nie wszystkie, dodajmy tutaj Rosja troszeczkę napsuła nerwów pod koniec właśnie Anglii. Tak, ostatnia minuta. Kurde, tak szybko się tu zaczęło, ja chciałem od hymnów, od tego wszystkiego, tak wiecie, żeby ale był nie, ten nie klimat. Ma, nie ma, niestety w meczach nie ma takich online towarzyskich. Szkoda, jakbyśmy razem grali na jednym kompie, tak żeby było na pewno lepiej. Liczymy na formę Polaków, ja mam nadzieję, że Grosik jednak zagra. Krychowiak, to są bardzo nikłe szanse, ale Krychowiak też mam nadzieję, bo tam ostatnio jak Grzesiu, że chyba niby zagra, ale o Jezus, żal. Piękna bramka Krychowiaka. Nie, szukały. To nie Krychowiak, szukała, proszę żal bardzo. Żal mi bramkarza, co zrobił. To było śmieszne, ale jak ja bym się cieszył, zobacz, powiem wam tak. Zobacz. Ej, tu była przewrotka, co tu było? Nie wiem, wleciał w Glika, więc... Powiem tak, nie wiem czemu FIFA nie pozwoliła mi właśnie na... Nie wiem, czy ja nie zrobiłem aktualizacji, czy coś. Nie miałem większości naszych polskich zawodników. Właśnie nie miałem tutaj, chciałem sobie z Salomona. Nie, właśnie, chyba Solomon. Bartosz Salomon to jest. Salomon, bo właśnie coś z jego nazwiskiem, ktoś coś tam mówił, że właśnie trzeba, żeby dobrze to wymówić, nie pomylić. Brawo, kurde, nasi tutaj co tu grają dzisiaj, no nie, jestem pod wielkim wrażeniem, oby tak dzisiaj w jutrzejszym meczu było i te wszystkie mecze ostatnie naszej reprezentacji to była tylko taka zmyłka dla innych. Ja mam nadzieję, że troszkę bardziej się pokaże Milik, z racji tego, że w ostatnich dwóch meczach, no to taka, no taka skryta osoba to była, to nie był na pewno Milik. No może wiesz, skrywa wszystko na... No tak powiedział, że to jest taki, to jest takie, taka taktyka naszego wspaniałego trenera, że nie chciał pokazać naszym rywalom, co mam do zaproponowania po tej przerwie. Bo jednak, no to chodzi tak, żeby nie wszystko pokazać, dobrze. Ale mam nadzieję, że nasi tutaj równie dobrze zagrałem jak dzisiaj w FIFA. Znaczy ja się będę starał. Dobre podanie. No, Bolek jest ogólnie u siebie, więc zhakowaną FIFA podłączył już, więc na propsie. W ogóle ten bramkarz, jak patrzę na tego bramkarza, mi się żal go robi. On stoi, taka środka, kurna. Pozdro. Ale zrobił to płaszczykowski. Pozdrawiam bramkarza, no ja nie wiem, żal mi go. Zobaczcie jak ten bramkarz o. Dobra, ja teraz powiem tak. Mam wynik, mogę rozmawiać, także zaczynamy od pierwszego meczu. No powiem wam tak, oprawa jeśli chodzi o Euro, coś pięknego, bo dawno nie obejrzałem tak fajnej oprawy. Ja powiem ci szczerze, że 4 lata temu było Euro u nas, ja nic nie pamiętam. Nie pamiętam, czy tak fajnie my też to zaczęliśmy. Wiem, że przegrali, nie, to jak to było? Przegrany mecz mieliśmy wtedy, pierwszy? A już nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, ale wiem, że takiej oprawy na pewno zajebistej nie było. I co mogę powiedzieć, no Francja przygotowała, wszyscy się bali o te zamachy, jeszcze kilka dni wcześniej różne tam informacje, to wszystko na zły temat Francji, nie powiem, bo sam się bałem, co to z tego może wyjść, mówię, to tyle ludzi, że sami wiecie, co to by było, gdyby jakiś zamach doszło do tego wszystkiego, na pewno Euro by zostało odwołane, bo nie wątpię, że ktoś by chciał grać i tu będzie piękne podanie, ej, spalony, pierdolnij sobie, dobra. No. I powiem tak, że no pierwszy mecz, no oczekiwałem wiele więcej od Francji, ale co mogę powiedzieć z ręką na sercu, to co zagrała Rumunia, to było coś pięknego, naprawdę w życiu nie pomyślałbym, że w pierwszych minutach tak się postawią i będą doskonale grali w obronie, jak przez cały mecz praktycznie, no bo no te dwie bramki, no to błąd bramkarza, który naprawdę bronił świetnie przez całe spotkanie. Dobre podanie do lewego, nie, jednak za troszkę za krótkie. No i co mogę jedynie powiedzieć, no Payet, ja mogę się założyć, że po Euro, jeśli jeszcze chociaż jeden dobry mecz Payet zagra, a wiem, że zagra, to Allahu Akbar, wszystkie kluby będą chciały Payeta. Tak to było, jak sami pamiętacie, może z mistrzostwami, jak to Kolumbia, w Kolumbii zagrał tak zajebiście James Rodriguez, gdzie od razu no Real Madrid się kłaniał, także kurde... A i dobrze, tutaj już mi przerwał, to Zieliński chciał ładnie naprawdę się zabrać z tą piłką w pole karne. Więc ja już myślę, no to co zagrał Payet, on zagrał wczoraj, można powiedzieć, że zagrał ten mecz za wszystkich, bo nie było chyba akcji, której Payet by nie zaczął.
Tam ogólnie miał bardzo dużo robić Paul Pogba, a wyszło na to, że Pogba... Że Pogba naprawdę nic nie pokazał, można tak powiedzieć. Kurna, no żal mi to. Atakujcie go, pchajcie go jak... Spalony, szkoda, bo już ja mówię 3-0. Yeah. Jakby to był taki pogrom Irlandii, to nie wiem co by było, no ale dobrze, no to no bo... co... Ogólnie tak szybko zaczynamy grać te mecze z powodów tego, że po pierwszym meczu u mnie, tam otwarcie właśnie Euro było i Francja-Rumunia mecz na FIFA skończył się wynikiem 2-1 i potem też mecz normalnie skończył się 2-1 i to naprawdę wam znaczy, to się tak, bardzo spodobało. Ja obstawiam wynik 2-1 jutro. Zobaczymy jej tak, 2-1 dla Polski obstawiam, bo myślę, że jednak Irlandia jest coś w stanie strzelić, ale oczywiście tutaj liczę na Polaków, no te wytyczne wszystkie, w których to pokazuje, że Lewandowski jest, nie, skład Irlandii jest warty pół Lewandowskiego samego naszego, no wiele mówi za siebie, ale też sam Lewandowski meczu nie wygra i tutaj no, nie liczą się pieniądze, tak nie liczą się pieniądze, tylko liczy się zgranie, a Irlandia naprawdę fajnie gra i może być czarnym koniem tych mistrzostw. A słyszałeś, kto, na kogo typują jako takie ostrego czarnego konia na Euro? Kogo? Nie zgadniesz. No nie wiem. Islandię. Islandię? No. Poczekaj, Islandia. Kurde, kiedyś ja... Ona bardzo dobrze grała w... Znaczy bardzo dobrze, no dość fajnie grała w tym eliminacjach. Ale no, żeby tak typować od razu, jako że zostanie mistrzem Europy, to bym troszeczkę nie przesadzał. A w której ona go biega w ogóle? A szczerze? Nie powiem ci. Jest ale chyba gdzieś chyba w końcowej. Chyba w końcowej gdzieś tam. No dobrze, także no podsumowując jeszcze ten mecz, no i Payet, wszystko, jakby to powiedzieć, ten swój zajebisty mecz ukoronował przepiękną bramką, która moim zdaniem znajdzie się w pierwszej trójce, no na razie tego nie mogę powiedzieć, ale tak, ole piękne podanie tutaj. O, no wreszcie chociaż ten bramkarz coś robi. Lewandowski tutaj już bardzo. Naprawdę, kurde, powiem ci, chłopakami mam super zgranie. No tutaj jeżeli Grosik nie zagra, naprawdę, to jest wielka strata dla Polaków. To mogę już od razu powiedzieć, bo to jak on zagrał ostatnie mecze, to naprawdę nie boi się tych pojedynków 1-1, tej gry driblingiem, wchodzić w to pole karne, oddać strzały. Jest, co pięknie, jest, no? Obrona. I idziemy kontratakiem na to, co liczy właśnie Polska. Lewandowski, no jutro każdy liczy chyba na niego. No jutro jak on będzie miał piłkę, to będą tak szczeli wszyscy po majtkach, że... O, wreszcie bramkarz się obudził i broni. Ja tylko się boję, żeby nie było właśnie kontuzji, bo no jak na razie, czekaj, czy wyszła jakaś kontuzja na początku, bo oglądałem się wszystkie mecze i praktycznie nie. Pierwszy nie, oprócz czerwonych kartek w Albanii. Dzisiaj w Albanii, która moim zdaniem nie powinna, była spowodowana tym faulem, którego nie podyktował sędzia, to nie powinno tej czerwonej kartki być. Ale powiem tak, no widać, że Albania jeszcze wcześniej nigdy nie grała i... piękne podanie. Zieleń! Jak się podniósł! Kurna, ale wreszcie ten bramkarz się obudził i on wygląda wreszcie jak bramkarz, a nie... On pierwsze 20 minut to grał najgorzej, on każdą piłkę po prostu wrzucał w bramkę. Tak? Także mówię, pierwsza grupa no, wygląda dzisiaj tak, że no, Szwajcaria na drugim miejscu z jedną bramką tylko, Francja z dwoma bramkami. No i tutaj Albania, no raczej wątpię, że coś im się uda pograć, a liczę bardzo na Rumunów, że jeszcze Szwajcarów powinni objechać, także pierwsza grupa moim zdaniem tak się układa. Na pewno Rumunia-Szwajcaria będzie bardzo ciekawym meczem. Tak, który będzie transmitowany na telewizji, także to na pewno będę sobie oglądał. Jeśli chodzi o grupę B, dzisiaj oglądałem wszystkie mecze, powiem wam tak, Walia, co nigdy bym nie pomyślał, że no Walia, no to o Jezu, kiedyś sam Gareth Bale, szczerze? Dzisiaj, no dobra, zrobił ten strzał, gdzie po błędzie bramkarza ta piłka wpadła. Ale tutaj wyszukał go. Spalone nie było przypadkiem? Serio? Także nie powiem, no ale no Bejno, strzał jaki oddał, to oddał. Był bardzo silny, złe ustawienie bramkarza. Zresztą on się jeszcze nie ustawiał, on ustawiał mur chyba jeszcze prawdopodobnie. Z tego co oglądałem na powtórkach. Trochę późno. I on tak, nie, no gdyby stał w tym miejscu, gdzie powinien stać, ta piłka tak idealnie poszła, tylko że fakt, że to było mocne uderzenie, no i ta piłka naprawdę ładnie weszła. Później gol wyrównujący, naprawdę Hamsik mógł jeszcze wcześniej dobrą bramkę strzelić. Fakt, że na samej linii, no nie z linii, mecz przed linią bramkową na pustą bramkę wybił jeden z obrońców. Także naprawdę mecz, jeden chyba z najbardziej ciekawszych meczów, taki, że dwie strony dominowały, cały czas robiły akcje. Opowiem tak, nie było jednej przeważającej strony, tak jak to było w meczu Francji, Polska daje czady, Francji i Rumunii.
Także to dzisiaj to chyba najlepszy właśnie meczyk, jaki oglądałem. Gdzie się skończyło właśnie 2-1, bo w ostatnich minutach no naprawdę bardzo fajna akcja Walii i no zakończyli dzisiejsze mecze na pierwszym miejscu w tabeli. No i dzisiaj bardzo fajny meczyk, ponieważ dla kibiców zagrała Anglia i Rosja. Tutaj no taki faworyt nie było, takiego faworyta można powiedzieć, że nie było, bo każdy liczył na dobrą grę jednej, jak i drugiej drużyny, ale mimo wszystko ja stawiałem bardzo na Anglię, młodzi piłkarze, 5 piłkarzy z Tottenhamu, także to pokazuje jak bardzo Tottenham idzie w młodych piłkarzy, dobre te zgranie między sobą mają. Bramkarz bardzo dobry, lecz ostatnie minuty, no jak ktoś to oglądał, to widział, jaki błąd popełnił, mogło tutaj się nieźle skończyć. No i piękny strzał Dyera, który wyprowadził właśnie Anglię na prowadzenie, przepraszam. Po czym ostatnia minuta tak przycisła Rosja i czekaj, Gluszkow jakoś tak, no przepraszam, ale te ruskie nazwiska są strasznie podmatwane. Naprawdę ta gruszka. O Boże, ten nie w tą stronę wybił. O Boże, żal. Nie ma. Aha, pozdrawiam. Kto to uderzał? Zieliński. Żal po prostu. Ty, 60 minuta, możemy... Poczekaj, dobra. O, teraz ja mam na cały ekran. Dobra, jak akurat wyjdzie chyba na... także no nie mogę wszystkich przetestować, ale bardzo chciałbym przetestować naszego Kapustkę. Bardzo... Stępiński za Milika. Może nie. Łączyński za Krychowiaka? Czy też Jodłowiec? Jodłowiec. Cionek raczej... Nie, bo szukała, zostałem Fabiański. Stępińskiego wpuścimy na napad, z racji, że nie widzę w ogóle Milika w naszym tym meczu. Ogólnie zapraszam do siebie na mecz Niemcy-Ukraina. Tak, i od razu już będziemy też typować, bo wam się to spodobało, mam nadzieję, że i u mnie. Bo spodobają wam się na razie te odcinki, na razie będziemy grali Polska i Niemcy, później oczywiście i Ukraina, a następnie będziemy się brali za mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i też finał, w którym mam nadzieję, że Polska zagra gol. Jest! No, jest. Jakby piłka leciała, wiedziałem, bo nie wiem czemu Szczęsny strasznie się zawahał podczas tego wychodzenia. I też nasza obrona, nie wiem, chyba tutaj Glik, a tutaj było takie rozepchnięcie się. Fajne to uderzenie jest błąd dość... Kevin Lafferty. Szczerze opcjonuję w takim realnym oczywiście w Euro meczu Polska, naprawdę myślę, że w tym pierwszym meczu da z siebie wszystko i wpakuje 3 bramki, a Irlandia albo nam wpakuje 2, albo 1. Nie wiem, takie mam przeczucie na ten mecz. Boję się, żeby tylko naszych tak trema za bardzo nie zjadła. Przecież przeważnie właśnie nas zjada. No bo dawno nie graliśmy, a jak graliśmy to niezbyt długo. Także... wyjdź Szczęsny. O, już się... Oj, czerwony powinien, chociaż fał powinien dostać, żółtą powinien dostać, już ja ciebie. Ty mnie popchnąłeś, ja nic nawet nie klikłem, Stasie. Ale dobra. O i Krychowiak, a nie, tutaj wszedł Jodłowiec troszkę taka... Kevin Lafferty! Brawo, Szczęsny. Wybito. Oj, Szczęsny przyczajony jak dzik w czereśnie. No i podsumowując jeszcze dzisiaj jeszcze jeden meczyk wcześniej. A no to już wspominałem o Walii, także wszystko. Mówię, na pierwszym miejscu Walia, niespodziewanie, Anglia razem z Rosją na drugim, no i na trzecim mamy. Na czwartym, przepraszam, mamy Słowację. Tutaj czekajcie jeszcze. Postarałbym się o jedną, chciałbym jeszcze jedną bramkę. No i tutaj. Ale tutaj pięknie Rybus. Rybus niestety no szkoda, że nie zagra, bo no fakt, że naszego króla mi tu brakuje, bo chciałem sobie... Ja pierdziela, Adam. Brakuje mi mojego króla, ale chciałem nim strasznie zagrać na lewej obronie, ale nie miałem go powołanego po prostu, więc niestety postaram się na następną FIFA, żebym miał dość realne... Co tu, spalony? Tak. Ja pierdzielę mój tak od piłki, że nie wiedziałem, co się stanęło. Tak, ja uciekłem swoim, myślałem, że po prostu dotniesz jej i możesz grać dalej, ale jednak nie. Ale powiem wam, kochani, że jest klimat, ja teraz na pewno troszkę kanał straci, mi się wydaje, bo będę chciał oglądać te mecze dopiero wieczorkami, raczej jakieś nagrywanie albo od rana. Fakt, w ogóle, dobrze, że nie mam szkoły, mecze do późna, to... że nie mam szkoły, także całe szczęście. O Jezu, tutaj przepychanki. O Boże, nie ten przycisk, ale dobra. Ma się tutaj troszeczkę... coś... Dobrze. Tam to Jodłowiec się uratował, naprawdę. Przecież tam powinna być akcja. Aha, dobra, walczymy.
Bartosz Kapustka, ogólnie słyszałeś, że Bartosz Kapustka ma wejść, wystąpić w podstawowym składzie zamiast Grosickiego? No żartujesz, ale co, pójdzie na skrzydło? No ja. Powiem ci tak, szkoda mi Kapustki, bo jest rzucany kurna po tych pozycjach jak nie wiem kto. Jak nie zaczął na pomocy, najpierw zaczął w środku, później zaczął... Ale tu Lewandowski przygrzmocił prawie za Iwans już po raz drugi chyba lewego tutaj. Ale poszedł. Kevin Lafferty, kurna, już chciałem zejść na prawo. A tu było dośrodkowanie, to było ewidentne dośrodkowanie, Adam. Ale chciałem właśnie zejść na prawo i wysunąć tamtemu, co nie? I powiem, szkoda mi Kapustki, bo tak, zaczął na środkowej pomocy, później na lewo został przesunięty, później zagrał na obronie, co czego nie, dla mnie nie jest w ogóle zrozumiałe, jak ofensywny piłkarz może zagrać na obronie, ale dobrze nawet zagrał. Chyba najbardziej czego nie pozwolił sobie wsadzić to dziury, chyba 6 razy chcieli mu dziurę wsadzić, a żadnego razu sobie nie pozwolił. Lepiej zagrał na pewno niż Cionek. W tym drugim meczu oczywiście, bo Cionek w pierwszym dość fajnie zagrał na lewej obronie, na środkowej w ogóle się nadaje. Mam nadzieję, że w polskiej reprezentacji od jutra w podstawowym składzie zagra jednak Bartosz, bo Pozdan totalna porażka moim zdaniem. Boję się, że przez niego możemy... Czekaj, ja chciałem jeszcze tego wpuścić. Stępińskiego. Chcesz tak zaszaleć? Tak. Bo przez niego możemy albo stracić głupią bramkę, albo możemy stracić zawodnika, bo on po stracie piłki strasznie dziwnie się zachowuje, jak nie ślizg niepotrzebny, szarpanie za koszulkę. No to moim zdaniem te przepisy nowe euro mogą nie pozwolić na to, że właśnie on zostanie na boisku do 90 minut. Także mam nadzieję, że i nasz Nawałka też dobrze pomyśli, bo naprawdę Salomona podania są zajebiste, penetrują praktycznie całą, no przechodzi linię, przechodzą linię pomocników. A nie, tutaj... Szansa, mamy jeszcze coś? Nie. A i tutaj szkoda, bo... Kapustka. Dobrze, McGinn. I spokojnie. Aj, szkoda, już koniec spotkania. Ej, obstawiłem 2-1 na początku, jak przy... ale chyba miałem dwie bramki już, nie? Czy nie, czy no jedną? Tak. To chyba po dwóch, tak, też i... rozgadałeś. Tak obstawiałem. O Jezu, po nogach. Oby tak się skończyło. Czyżby spalony, serio. Dobra, nie biegnijcie, 90 minuta powinniśmy dać radę. Więc... Myślałem, że jeszcze taką, ale ja bym taką wymyślił właśnie końcową. Ale szczerze, trochę... jak miałoby się coś stać Grosikowi, to naprawdę wolałbym... Ale chciał sobie przełożyć po nogami. Wolałbym, żeby wyszedł na ten mecz z Niemcami już bardziej przygotowany niż jutro. Bo naprawdę... Znaczy tak, powiem wam jedno, wystarczy nam jeden wygrany mecz. Fajnie by było wygrać właśnie go z Irlandią. Później no wystarczyłby nam remis z Niemcami, no, albo chociaż nasza przegrana z Niemcami i wszystkie później wygrane Niemców i nasze. No zobaczymy jak to wyjdzie. Ja trzymam kciuki za Polaków. Obstawiajcie wyniki w komentarzach. Filmik powinien się pojawić gdzieś z godzinę, półtorej przed samym meczem. Także 2-1, ja obstawiam. Adam, ty ile? Ja 3-1 lub 3-2 będzie. Dobra, także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka zapraszam do Adasia. Trzymajcie się na klacie. Polska, cześć! Nara.